Przeżywamy obecnie w Kościele rok, który jest poświęcony trzeciej osobie Trójcy Świętej, która jest pełnoprawnym członkiem Trójcy Świętej. Duch Święty myśli, czuje, działa, przenika głębokości Boga samego, ponieważ jest osobą. I w tym roku nie ma co się dziwić, że jest tak wielka nagonka na to, żeby Ducha Świętego nie przywoływać, żeby do Niego się nie odnosić, żeby przed Nim przestraszyć wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób modlą się i wzywają Jego obecności. Jest to, krótko mówiąc, dzieło szatana, jakbyśmy nie patrzyli. Więc jeśli uczestniczysz w tym dziele, to znaczy, że dałeś się wkręcić wobec tego, by ulec lękom, obawom i jeszcze Bóg wie, jakim rzeczom, które wniknęły, przeniknęły do Twojego życia. Nie bój się przywoływać obecności Ducha Świętego, ponieważ Jezus o to prosi. To jest ciekawe, że w Ewangelii, kiedy Jezus mówi, że mamy wołać o Ducha Świętego, On zapewnia, że w tym czasie będzie stawał przed Ojcem, aby dawać nam tę obecność. Ponieważ przychodzenie Ducha Świętego nie zależy od naszej świętości, nie zależy od naszego przygotowania. Zależy od tego, czy my mamy pragnienie, czy chcemy, aby On przemieniał nasze życie. Jezus wtedy wypełnia obietnicę, którą sam złożył. Pewnej siostrze zakonnej jedna osoba nawymyślała, jak ona może mówić o tym, że Duch Święty przyjdzie, że to jest bardzo pyszne zachowanie, przerywając konferencję tejże siostry zakonnej. Siostra z takim bardzo delikatnym uśmiechem odpowiedziała, no przecież tak jest napisane w Piśmie Świętym, że kiedy będziemy wzywać Ducha Świętego, On przyjdzie. Nie jest powiedziane, w jaki sposób to zrobi. Dokument Komisji Doktrynalnej pod tytułem Chrzest w Duchu Świętym pokazuje między innymi to, że Duch Święty przychodzi chociażby tak, że daje jakieś wzruszenie, głębokie emocje, czasem łzy. Są to tylko niektóre z wymienionych przeze mnie darów epifanijnych Jego działania. Jan Paweł II w jednej z katechez środowych powiedział, że Duch Święty dobiera sposób przychodzenia do czasów, które nastają. Więc dzisiaj w bardzo różny sposób Duch Święty może się także objawiać w tym XXI wieku. Więc nie bój się w tym roku, w którym odkrywamy, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, prosić o to, by to napełnienie było widoczne w naszym życiu. Ja o to proszę, prosząc, by Bóg przemieniał moje serce, bo jestem spragniony tej przemiany. Proszę, abyśmy nie uciekali od wołania o moc Ducha Świętego do naszego życia. Kiedy wzywamy Ducha Świętego, On przychodzi z całym bogactwem darów i charyzmatów. I dzisiaj wiele jest teorii, opinii, dlaczego jedne charyzmaty są opisane w Piśmie Świętym, a inne, czy one w ogóle są charyzmatami, skoro nie są opisane. Charyzmat bilokacji, translokacji, które widzimy chociażby u małej Arabki. Nie bój się charyzmatów, ponieważ charyzmaty to są dary, które mają służyć Kościołowi, które mają pomnażać chwałę Jezusa. Ojciec Raniero Cantalamessa mówi, a jest to papieski kaznodzieja, że mamy w mocy Ducha Świętego chodzić, że mamy wzrastać w mocy Ducha Świętego. Odwołuje się tym samym do zaproszenia, które skierował Święty Paweł, mówiąc o tym, że wszyscy mamy starać się o większe dary duchowe. Nie jest to pychą prosić o dary duchowe, ale wypełnieniem Ewangelii. A fałszywą skromnością jest nie przywoływać Ducha Świętego, mówiąc, że to jest właśnie to, co jest potrzebne. Bzdura. Wołaj o Ducha Świętego w każdej sytuacji Twojego życia.
Proś Go, aby odnawiał Twoje życie. W tym, w którym poruszamy się i jesteśmy, mamy otworzyć naszą wolę. On ma otworzyć naszą wolę, kiedy my będziemy wzywać Go, ponieważ to jest jedyne miejsce, które On ograniczył wobec swojego działania, tak abyśmy to my mogli dać znak miłości, że w tym miejscu, jakim jest nasza wola, potrzebujemy Jego obecności, Jego mocy do tego, żeby rozeznawać, do tego, żeby dobrze wybierać. To jest przedziwne, że w roku, w którym mówimy o Duchu Świętym, tyle kontrowersji, tyle opinii, tyle walki i polemiki w internecie na ten temat. Myślę, że zły duch doprowadził wystarczająco mocno do rozbicia Kościoła, abyśmy zajęli się tym, co niewłaściwe. Zamiast głoszenia Ewangelii, zajmowaniem się sprawami, które tak naprawdę nie pomagają we wzroście, ale wręcz dzielą, oskarżają i skupiają się na tym, który chce, aby się na nim skupiać. Na tym, o którym Jezus Chrystus powiedział, że jest ojcem kłamstwa, że przyszedł tylko niszczyć, zabijać i kraść. Duchu Święty, proszę Cię, abyś wszystkich, którzy oglądają ten materiał w prostocie serca, teraz wypowiedziany, abyś dotykał taką swoją obecnością, która sprawi, że będą powstawały nowe dzieła, że będziesz pokazywał swoją miłość, odrywał od grzechu, wyznaczał kierunki w nowej ewangelizacji. Duchu Święty, proszę Cię, daj nam umiejętność otwarcia na Twoje działanie, ponieważ chcesz nas, ludzi słabych, grzesznych, wykorzystywać do tego, abyśmy robili to, co się Tobie podoba. Duchu Święty, działaj w nas swoją mocą. Proszę, przyjdź także z uzdrowieniem, nie tylko nowym wylaniem do tych wszystkich, którzy słuchają tych słów, ale także z uzdrowieniem fizycznym, psychicznym, duchowym, w tych wszystkich miejscach, w których potrzebujemy żywej obecności Jezusa Chrystusa w Twojej mocy, byśmy widzieli oblicze Ojca. Ojca, który ma jeden cel, doprowadzić nas wszelkimi możliwymi drogami do tego, żebyśmy byli z Nim na zawsze.